witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie bardzo istotny temat, bo będzie temat uzdatniania wody. Ale zanim do niego przejdę, Państwo, którzy ostatnio kupowaliście ode mnie jakieś tam gifty, których chciałem się pozbyć, które chcę wymienić na inny sprzęt, prosiliście, że jeżeli coś jeszcze będę miał, to żebym pokazał na kanale i tak dalej, zanim to sprzedam. No więc basza brytyjska 250x220, doskonała rzecz. Ja wymieniłem na Yerben, nie będę używał już tej baszy. Cena 200 zł. Stan w mojej opinii idealny, a myślę, że za taką cenę, za cenę 200 zł, to raczej takiej baszy w takim stanie nikt z Was nie kupi. Druga sprawa, jeden pan tutaj pytał odnośnie, do tej baszy dołożę taki worek. I generalnie do każdego zakupionego u mnie prezentu, takiego dla Was z wyprzedaży, jak wymieniam sprzęt, jest jakiś zawsze gratis. Zawsze dokładam jakiś gratis. Niespodziankę. Jeden z widzów pytał o ten plecak. Ten plecak ostatnio się nie sprzedał. Fjällräven Singi 28. Co się do niego mieści, to możecie zobaczyć na moim ostatnim materiale. Cena 800 zł. Z dwoma oczywiście kieszeniami i pokrowcem, który chroni przed opadami deszczu. Kolejna rzecz, śpiwór letni, puchowy, firmy Pajak Sport z Bielska-Białej. Bardzo dobry śpiwór. Służył mi i służył troszkę, dlatego też nie chcę go jest to w ogóle kołdra i termikę ma. Ja spałem w nim w okolicach 2 stopni Celsjusza, natomiast on ma termikę taką do 7-8 stopni Celsjusza, a Extreme ma tam chyba gdzieś tam w granicach, w okolicach zera, ale Extreme się nie sugerujcie, bo tak jak mówię, no ja w nim spałem jak było 2 stopnie. Jest to kołdra i traktujcie ten śpiwór jako śpiwór letnio, późnowiosenny i wczesnojesienny, czyli taki powiedzmy dwusezonowy. Śpiwór jest w genialnym stanie, w idealnym stanie, jest po profesjonalnym czyszczeniu. Śpiwór zawsze wisiał na wieszaku, więc jak widać jest mega puchaty i nic z tym śpiworem się nie dzieje. Cena 500 zł. Ostatnią rzeczą, którą mam do zaoferowania, jest mata Thermarest, którą widzieliście na ostatnim filmie. Mata, która ma długości 196 cm, szerokości 63 cm. Jest bardzo ciepła, ponieważ ma chyba najwyższe, jakie ja się spotkałem, air value, z tego co tam producent pisał. Jest to stary model maty Thermarestu. Wszystko działa. Jest pojedynczy zawór, wszystko jak najbardziej sprawne, cena 300 zł. Oczywiście do wszystkich cen należy dołożyć koszt wysyłki, czy tą paczkomatem, czy pocztą polską, czy czym tam chcecie. Najwygodniej mi jest paczkomatem wysyłać, więc jeżeli nie macie nic przeciwko, to dołóżcie sobie cenę za wysyłkę, jak ktoś będzie chętny coś ode mnie zakupić. Dlaczego takie wystawki sprzętu? Bo uważam, że po pierwsze warto jest coś sprzedać komuś dużo taniej. Dwa, warto czemuś dać nowe życie, żeby się tego nie pozbywać. Trzecia sprawa, uważam, że Wy jako subskrybenci, moi subskrybenci, zasługujecie na to, żeby kupować sprzęt moim zdaniem najtaniej, w takich rozsądnych i przyzwoitych cenach, żeby nikogo nie skrzywdzić. Ja co jakiś czas mój sprzęt wymieniam, dlatego też takie wystawki na moim kanale są przynajmniej 2 razy w roku. Szanowni Państwo, przechodzimy do meritum sprawy, czyli do tego, czym mamy się zająć w dzisiejszym materiale. Uzdatnianie i oczyszczanie wody. Uzdatnianie i oczyszczanie wody to są dwie różne rzeczy. Jak wiecie,
W survivalu jest tak zwana zasada trójek. 3 minuty bez tlenu, 3 dni bez wody, 3 tygodnie bez pokarmu. Jest jeszcze jedno 3, o którym zapominamy. Jest to 30 sekund po zacięciu w tętnicę, na przykład udową. Przy pracach obozowych jest to taki naturalny wypadek. Oczywiście być może powiecie, że wam się to nigdy nie zdarzyło. No tak, bo byliście wypoczęci i oby wam się nigdy nie zdarzyło. Ja mówię o zasadach trójek w survivalu. 3 minuty bez tlenu, 3 dni bez wody, 3 tygodnie bez jedzenia i 30 sekund w przypadku zacięcia w tętnicę udową, na przykład udową. Uzdatnianie i oczyszczanie wody. W jaki sposób możemy uzdatniać i czyścić wodę? Pierwszy sposób to jest sposób chemiczny. I tutaj mamy do dyspozycji przeróżnego rodzaju tabletki. Jak wpiszecie sobie w wyszukiwarkę internetową tabletki do uzdatniania wody, to pokażą wam się przynajmniej 2 rodzaje najpopularniejszych, albo nawet 3. Pierwsze to jest Javel Aqua, to jest polska marka, tabletki na bazie chloru, które uzdatniają wodę chemicznie i pozostawiają smak wody, pozostawiają smak chloru w wodzie. Drugie tabletki, które wam być może wyjdą, to jest Katadyn Mikropur i Mikropur Forte, niebieskie i czerwone. Są to tabletki na bazie jonów srebra, które także zabijają wszystko, co jest w wodzie, łącznie z wirusami. A trzecie tabletki to będą tabletki, które może wam wyjdą, Aquatabs, stosowane przez żołnierzy Armii Brytyjskiej. To są 3 rodzaje tabletek. W jaki sposób tych tabletek używać? Wrzucacie 1 tabletkę na 1 litr wody i według producenta odczekujecie pół godziny. Javel pisze pół godziny, Aquatabs pisze pół godziny. Uwaga, Katadyn na bazie jonów srebra. Jony srebra powodują to, że oczyszczają wodę i potrafią ją trzymać, chronić czystą w zamkniętym naczyniu do 1,5 roku. I Katadyn, producent, zaleca, aby najefektywniej ten proces był przeprowadzony od 30 do 2 godzin. Państwo sami wyciągnijcie sobie wnioski. Oczywiście ktoś może napisać, że wyciągnie średnią. Dobrze, jak będziesz w sytuacji survivalowej, wyciągaj średnią i miej ze sobą zawsze w apteczce elektrolity i środki przeciwko biegunce, żebyś się nie odwodnił. Możesz wyciągać średnią, jak najbardziej. Statystyka królową nauk. Kolejna sprawa to są środki chemiczne, czyli tak zwane chemikalia. Nadmanganian potasu, jodyna i lizol. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ możemy spalić sobie przewód pokarmowy w najgorszym wypadku i trzeba potrafić to robić i zachowywać takie proporcje, jakie mają być. A że są to proporcje na oko, no to trzeba się tego nauczyć, trzeba to przetestować. To nie przychodzi samo i za to się płaci. Niestety. No chyba, że jesteśmy tacy, że w sytuacji survivalowej będziemy testować na sobie. Pamiętajmy, że nie ma SOR-ów w sytuacji survivalowych i takich innych rzeczy. Możemy sami na sobie testować w sytuacji survivalowej takie historie, bądź nauczyć się tego gdzieś na szkoleniu. Nie? Ja zapraszam na warsztaty oczywiście. Kolejna sprawa to są filtry do uzdatniania wody. No i tutaj
Zaczynamy temat nie oczyszczania, ale uzdatniania wody. Czym to się różni? Oczyszczanie wody to jest wybicie wszystkiego w tej wodzie i pozostawienie takiego, a nie innego posmaku wody, a uzdatnianie wody to jest uzdatnianie wody do picia. Zazwyczaj dysponujemy jako osoby cywilne filtrami turystycznymi, których jest mnóstwo na rynku. Na co należy, moim zdaniem, zwrócić uwagę przy zakupie takiego filtra? Pierwsza i najważniejsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, aby po zakupie tego filtra używać. Dlaczego? Zdarzyło mi się w przypadku dwóch producentów. Dwóch to jest aż, ponieważ tych filtrów nie ma jakiejś wielkiej ilości. Jest CarPlus, jest Grail, jest Aquamira, jest Lifestraw, jest Sawyer na dzień dzisiejszy. Nie wiem, kto tam jeszcze robi filtry. I są to filtry różne. Zarówno filtry tłoczone, tak jak w przypadku filtra, Graila. Możecie zobaczyć na moim poprzednim materiale i jeszcze poprzednim, na dwa filmy wstecz macie, jak pijemy wodę z jeziora, zanieczyszczonego jeziora, bezpośrednio po przelaniu przez filtr. W ostatnim materiale gotowaliśmy tę wodę. Szanowni Państwo, co jest ważne przy filtrach? Przy filtrach ważna jest instrukcja obsługi. Tak. Jak wejdziecie sobie na stronę niektórych sprzedawców, i tutaj witamy w kręgu osób, które są nazywane ofiarami marketingu. Czy jesteście dociekliwi, czy też nie? Ważna jest instrukcja obsługi. Dlaczego ważna jest instrukcja obsługi? Moi drodzy, ja 10 lat temu używałem filtra Lifestraw Słomki Życia. To była taka niebieska słomka. I każdy jeden producent, możecie sobie przeczytać u każdego jednego sprzedawcy, pisze, że filtr po przeczyszczeniu daje nam sprawność taką, a nie inną, nie? Uzyskuje sprawność taką, a nie inną. Tylko jak to sprawdzić? No właśnie, jak to sprawdzić? I teraz kolejna rzecz. Sprzedawcy piszą, że filtry są testowane przez wojsko, przez kogoś tam. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że żołnierz dostaje filtr, który ma na wyposażeniu, wraca z akcji, ten filtr zazwyczaj zostaje po prostu wyrzucony i na następną akcję dostaje następny filtr. To nie jest tak, że żołnierz dostaje na 3 lata przydział, tak jak w Polsce, nie? To tak nie działa. Po prostu dostaje filtr, dostaje camelbacka na plecy, i używa tego filtra, bądź też nie. I to jest cała droga życiowa takiego filtra. W przypadku aż dwóch producentów zdarzyło mi się, że filtry po prostu pękły pod naporem wody, pod ciśnieniem wody, zasysania tej wody, bądź przelewania tej wody w formie grawitacyjnej i po prostu filtry się rozpadły, bo były zwyczajnie źle zgrzane. Wracając do tematu, ja 10 lat temu używałem słomki życia od Lifestraw, takiej niebieskiej. Dopiero ostatnio trafiłem na film wypuszczony przez pana Krzysztofa Lisa z domowego survivalu, w jaki sposób dbać o te filtry. No, on nam pokazuje cuda, że ten filtr trzeba trzymać w wodzie jakiejś tam zasolonej, jak chcemy go magazynować na przykład i tak dalej. No, dla mnie to jest nie do pomyślenia, nie będę trzymał worka z wodą i w tym filtra, nie? No teraz wiem, że ten Lifestraw jest w takiej formie, że można go nakręcać na butelkę. Tego starego nie można było nakręcać na butelkę, nie można było ściskać tak jak Sawyera, nie? Poszli trochę do przodu. Są też filtry, które wkłada się do butelki. Na to zwrócić uwagę. Czy warto zwracać uwagę na to, jaką ten filtr ma, ile litrów może przefiltrować, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie warto. Dlaczego nie warto? Ponieważ w sytuacji survivalowej wy ten filtr zapchacie. Dlaczego go zapchacie? Ponieważ nie będziecie go używali w domu. Dzisiaj możecie sobie wziąć, użyć filtr w domu, nalać sobie do butelki wody z kranu i sobie spróbować, czy ten filtr działa. W sytuacji survivalowej pamiętajcie o tym, że jeżeli zaczerpniecie na przykład z kałuży, albo będziecie pili z kałuży, to tam jest muł. Tam jest błoto, tam jest muł.
Co z tego, że macie strzykawkę do filtra, skoro ten filtr po użyciu uzyskuje skuteczność 98%, około 98%. Więc nie warto zwracać uwagi na to, ile galonów czy ile litrów on przefiltruje. Warto na to zwrócić uwagę, jeżeli używamy ten filtr stacjonarnie. Ja mam przypadek z Ukrainy, taki, gdzie poleciłem filtr Sojera rodzinie, która przez Szymona z Łodzi, rodzinie, której tam tamę Ruscy zbombardowali, czy coś tam w zeszłym roku, i oni do dzisiaj używają tego filtra Sojera i sobie tam filtrują wodę, nie? Oczywiście później ją gotują, tę wodę. I cała rodzina sobie tym Sojerem radzi. Natomiast czy warto zwracać uwagę na to, ile galonów, ile litrów on przefiltruje? No w sytuacji survivalowej na pewno nie, bo tak jak mówię, żołnierz, który dostaje filtr, on po skończonym zadaniu oddaje filtr, oddaje wyposażenie, on tego filtra nie czyści, on się tam nie bawi i tak dalej, bo to nie są drogie rzeczy tak naprawdę. Jeżeli chodzi o wykorzystanie w wojsku i w sytuacji survivalowej. Czy warto zwrócić uwagę na to, jak o ten filtr dbać? Tak. Tak. Trzeba ściągać instrukcje obsługi do filtrów. Niestety nie wszyscy sprzedawcy, przeważająca większość sprzedawców nie udostępnia takich instrukcji obsługi. Dlatego też warto takie instrukcje ściągać. Ściągać po prostu z internetu i czytać. I być dociekliwym, w jaki sposób to działa. Kolejna sprawa, na co warto zwrócić uwagę. Warto zwrócić uwagę i warto wiedzieć, że filtra nie należy zamrozić. Ponieważ jeżeli go zamrozicie, filtr jest niezdatny do użycia, dlatego że każdy z tych filtrów, które wymieniłem, składa się z mikroporów. Warto zainteresować się, czy co filtr uzdatnia i co czyści. Ponieważ nie wszyscy producenci mają filtry, które zabijają wirusy. Na przykład filtr Livestrow nie zabija wirusów. Filtr Aquamira niebieski i zielony nie zabija wirusów. Filtr Sojer nie zabija wirusów. Filtr CarPro według producenta, ja tego nie sprawdziłem, zabija wirusy. Filtr Aquamira czerwony zabija wirusy. Filtr Grail zabija wirusy. Co trzeba przeanalizować? Trzeba przeanalizować, dlaczego je zabija. Dlatego je zabija, że ma wkład węglowy. Z węgla aktywnego. Czym warto zainteresować się, żeby nie wyrzucać swojego Sojera, czy swojego Livestrow, czy swojego innego filtra? Warto zainteresować się tym, w jaki sposób zrobić nakładkę na swój filtr, skoro wydaliśmy już pieniądze, w jaki sposób zrobić nakładkę na swój filtr i dołożyć filtr z węgla aktywnego. I to warto na pewno. Dlatego, że wtedy mamy 100% bezpieczeństwa. Jeżeli nie mamy 100% bezpieczeństwa, to możemy zrobić w ten sposób, że wodę oczyścimy chemicznie, czyli na przykład tabletka Javel czy katadyn, wkładamy ją do litra wody i oczyszczamy ją chemicznie, później przepuszczamy tę wodę przez filtr, żeby mieć smak wody, a nie chloru na przykład. W przypadku Javela oczywiście, czy Aquatapsa, później tę wodę gotujemy. Ile wodę trzeba gotować? Według WHO 5 minut, według mnie 10. Żeby być w 100% bezpiecznym i mieć spokojną głowę, to trzeba gotować wodę 10 minut. Moim zdaniem oczywiście. Ktoś może się nie zgodzić, ale to jest moje zdanie poparte różnymi dziwnymi doświadczeniami. O czym warto pamiętać jeszcze? O tym warto pamiętać, żeby mieć zawsze ze sobą elektrolity, które można uzupełnić, i żeby mieć zawsze ze sobą tabletki przeciwprzeczyszczeniowe, przeciwbiegunce w apteczce swojej.
Nie? O tym warto pamiętać, bo odwodnienie to jest straszna sprawa. Kolejną sprawą, o której warto pamiętać, zadałem Państwu pytanie, że są różne filtry do wody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w jaki sposób nie zamrozić filtra do wody Grail? No i spodziewałem się odpowiedzi od Państwa i nawet wymyśliłem, że jeżeli ktoś mi udzieli sprawnej, poprawnej odpowiedzi, to dostanie ode mnie bardzo fajną nagrodę, bardzo fajny gift. No nikomu się nie chciało. Pojawiły się dwie odpowiedzi. Jedna odpowiedź taka, że aby nie zamarznąć, nie zamarzła woda, można obrócić manierkę do góry dnem i wtedy zamarza u góry, a na dole nie. To była jedna odpowiedź. Druga odpowiedź, no i to fajny sposób dla Was, nie? Druga odpowiedź jest taka, że można ten filtr wykręcić i schować pod pazuchę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, no nie jesteście dociekliwi. Była jeszcze taka odpowiedź, że można topić zimą śnieg albo brać spod lodu. No śnieg odwadnia. Zapytaj Reja Mearsa albo pooglądaj, wystarczy, że pooglądasz materiały Reja Mearsa i dowiesz się, że śnieg odwadnia. Oczywiście w sytuacji turystycznej możesz topić śnieg, ale w sytuacji survivalowej już nie, bo nie wiadomo, ile tego śniegu będziesz musiał topić, więc zapytaj ludzi, którzy mieszkają na Syberii, po co rozkuwają lód i wydobywają wodę, albo dlaczego pozyskują lód do tego, żeby go stopić, a nie pozyskują śniegu i się dowiesz. Albo pooglądaj Reja Mearsa po prostu, jego materiały. Kolejną sprawą jest to, że warto włożyć filtr, no tak, węglowy filtr pod pazuchę takiej wielkości, no rzeczywiście jest to tam. Natomiast sprawa była bardzo prosta. Wystarczyło być dociekliwym, czyli postawić się w roli osoby, która chce kupić filtr i wyklikać sobie w Google'ach instrukcję obsługi filtra Grail. Co się dowiadujemy? Filtr Grail może być trzykrotnie zamrożony. Dziękuję. Taka powinna być odpowiedź, po prostu. I ten filtr po trzykrotnym zamrożeniu jest sprawny. W pełni, w 100%, nie w 98,7. Naukowcy wymyślili i odkryli. I 80% populacji ludzkiej, jak im powiemy, że naukowcy coś odkryli, to wszyscy w to wierzymy. No, witamy na ulicy ofiar marketingu. Niestety tak nie jest. Trzeba ćwiczyć i praktykować, żeby się dowiedzieć, albo zapłacić i przyjechać i się dowiedzieć. I zobaczyć, jak to działa przede wszystkim. Nie? Także filtry do wody trzeba wybierać przede wszystkim pod kątem tego, jaką zachowują sprawność po użyciu i w jaki sposób producent danych filtrów zaleca dbanie o te filtry. Nie będę tutaj żadnego producenta faworyzował. Mówię Państwu o szerokim gremium i spektrum filtrów. Ja używam dwóch filtrów osobiście. I jestem zadowolony, ale tylko i wyłącznie dlatego, że przeczytałem instrukcję obsługi od deski do deski i wiem, co robić w danym momencie z danym filtrem. Wiem, jak go czyścić, jak go przechowywać i jaką ma sprawność. Wyobraźcie sobie Państwo taką rzecz. Bierzecie filtr Sojera. Ja używam Sojera. Pijecie z kałuży w sytuacji survivalowej wymagającej ratowania życia. Nie dla zabawy. W sytuacji survivalowej wymagającej ratowania życia. Pijecie z kałuży, używacie go pierwszy raz, zasysacie wodę, odstawiacie go, no bo to jest sytuacja survivalowa, odstawiacie go do kieszeni,
żeby wam nie zamarzł, żeby nie spadł, żeby się nie uszkodził i tak dalej. Żebyście go mieli w jednym miejscu. Nie? Odstawiacie go do kieszeni, wyciągacie ten filtr do ponownego użycia dnia następnego i jaką ten filtr ma sprawność? 98,7%? Powiem Państwu, jak wynika z drugiego filtra, którego używam, z filtra Grail. Sawyer potrafi przefiltrować 4000 litrów wody. Wynik jest po prostu rewelacyjny. Nie? Tylko jak to sprawdzić? No najlepiej na sobie. Tylko pytanie, czy będziemy mieli na tyle par majtek, żeby to sprawdzić. Natomiast jak to jest w przypadku Graila? W przypadku Graila jest to tak, że jest w stanie przefiltrować 250 litrów wody. Ile to jest mniej, nie? 4250 litrów. Ten nie zabija wirusów, ten zabija. Ale w przypadku Sawyera, z całym szacunkiem, nie jestem w stanie sprawdzić, jaką on ma efektywność na dzień następny. Za dwa dni, za trzy dni. W przypadku Graila, jeżeli go dobrze przechowuję, dobrze wyczyszczę, według instrukcji obsługi, żeby była jasność, jak się sprawdza? Po prostu napór mięśni, który wykorzystujemy do przepompowania wody, jest albo mniejszy, albo większy. Genialnie, nie? Powiem więcej. Producent pisze, że nawet po tych 250 litrach ten filtr dalej czyści. Ale zalecają wtedy przegotowanie wody. I jeżeli jest mocny opór, trzeba wymienić kartridż. No właśnie, witajcie na ulicy ofiar marketingu, jak to Tomek powiedział. Wszyscy jesteśmy ofiarami marketingu, bo nie jesteśmy dociekliwi. Szanowni Państwo, tu nie chodzi już o jakieś rzeczy pod tytułem, nie wiem, plecak, który też może spowodować na przykład skrzywienie kręgosłupa. Nie? Fjällräven ma opracowany ten system, który prostuje plecy. I on rzeczywiście prostuje plecy. I ja jestem tego żywym przykładem. Kolega Michał jest tego żywym przykładem. Kolega Sebastian jest tego żywym przykładem. Kolega Emil jest tego żywym przykładem. I 500 000 dzieci w Szwecji też są tego żywymi przykładami. I zapewne jeszcze z drugie tyle turystów na całym świecie. Natomiast którzy powiedzą wam dokładnie to samo, że jak ubrali na siebie plecak Fjällräven, to się im poprzestawiały kości i chodzili troszkę inaczej. Tak, tak i tak to jest, tak to wygląda. Natomiast proszę Państwa, pamiętajcie o tym, że Fjällräven Kanken został wymyślony po to, żeby prostować plecy dzieciom szwedzkim. I miał się sprzedać w pierwszym roku w 20 000 egzemplarzy, a sprzedał się w 450 000 egzemplarzy w pierwszym roku. Także warto o tym pamiętać, nie? Warto być dociekliwym. Moje sugestie. Zawsze się zabezpieczmy. Jeżeli mamy taką możliwość, a nie jesteśmy pewni swojego filtra, oczyśćmy wodę tabletką, przepuśćmy przez filtr, zagotujmy wodę. Oczywiście, jeżeli mamy tyle czasu. Jeżeli znamy źródło i jest ono czyste, na przykład górskie, możemy pić z niego bez filtra. Jeżeli znamy źródło i wiemy, gdzie ono bije i wiemy, że na drodze między źródłem a nami nie ma żadnych zabezpieczeń, no to też możemy pić bez filtra. No ale takiej pewności nigdy nie mamy. Natomiast w przypadku zagrożenia survivalowego pamiętajmy o trzech etapach. Znowu zasada trójek. Trzy etapy. Oczyść, przefiltruj, zagotuj. To są najważniejsze rzeczy odnośnie filtrów, które chciałem Państwu powiedzieć i tabletek. Oczywiście stan wiedzy na dzień, mojej wiedzy na dzień dzisiejszy. Także to wszystko. Zostańcie w duchu i zapraszam na kolejny mój materiał. Do zobaczenia.